Od kilku dni cała Polska żyje wyłącznie sportowymi emocjami, których dostarczają nam nasi piłkarze. I trudno się dziwić, musimy jakoś odreagować, inaczej byśmy zwariowali. Tymczasem nie tak daleko, na Wyspach Brytyjskich, dzieją się naprawdę ważne rzeczy. Takie, które zdecydują o naszej przyszłości. Dzisiaj Brytyjczycy decydują o tym, czy ich kraj pozostanie w Unii Europejskiej, czy też nie. Czy Wielka Brytania zdecyduje się na Brexit? Dzisiaj, 23 czerwca 2016 roku, Brytyjczycy decydują o przyszłości Zjednoczonego Królestwa. Głosowanie potrwa do godziny 22 czasu brytyjskiego. Wyniki referendum powinny być znane już w piątek rano. O wyniku referendum zdecyduje prawdopodobnie niewielka ilość głosów. Sondaże wskazują na równowagę pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami Brexitu. Poza tym pamiętajmy, że nieważne kto głosuje, tylko kto liczy głosy. A za dalszą współpracę z Brukselą opowiada się większość establishmentu politycznego Zjednoczonego Królestwa. Tak czy inaczej, Brytyjczycy decydują dzisiaj, co będzie najlepsze dla ich państwa. A my zastanówmy się, czy Brexit jest korzystny dla Polski. Wyjście Brytyjczyków z Unii Europejskiej to pierwszy krok ku rozpadowi Unii w obecnym kształcie. Brytyjczycy mają dość finansowania szaleńczych pomysłów rodem z Brukseli. Nie zapominamy również o tym, że w Wielkiej Brytanii fala emigrantów jest przeogromna. Obecnie to nie dzielnica, a całe miasta są enklawami wojującego islamu. Kwiatkiem do kożucha jest w tym wypadku los polskich emigrantów, których Brytyjczycy z chęcią pozbędą się tak, jak zrobili to z walczącymi o ich kraj Polakami po II wojnie światowej. Dla polskich emigrantów powrót do Polski stanie się jedyną alternatywą. Dla nowych emigrantów nie ma już miejsca w Europie. Bo przecież łatwiej jest wyprosić białego Polaka z Unii Europejskiej niż uciekiniera z Afryki czy Bliskiego Wschodu. Taka fala ludzi, którzy zakosztowali życia w innych standardach, przełoży się na wybory. Biada tym, którzy w Polsce będą chcieli dalej utrzymywać niebotyczne podatki oraz piętrzyć utrudnienia przed prywatną inicjatywą. Ja nie podzielam Twojego entuzjazmu. Chociażby dlatego, że nie wierzę, że Brexit doprowadzi do rozpadu Unii Europejskiej. Jedynie jeszcze bardziej zwiększy przewagę Niemiec w Unii. Dzisiaj Brytyjczycy równoważą częściowo niemieckie dążenia do hegemonii nad Europą. Są także hamulcowym etatystycznych i socjalistycznych knowań europejskich biurokratów. Unia bez Wielkiej Brytanii będzie jeszcze bardziej scentralizowana, jeszcze bardziej lewacka i biurokratyczna, a przede wszystkim bardziej niemiecka. I tak oto Frau Merkel bez użycia przemocy doprowadzi do końca dzieło, któremu nie podołali jej poprzednicy. Dlatego jestem głęboko sceptyczny wobec Brexitu. Tak czy inaczej zdecydują Brytyjczycy. To już ostatni odcinek w tej serii. Nasze programy obejrzało prawie 100 tysięcy osób. To całkiem niezły wynik. Dziękujemy Państwu za wsparcie i twórczą krytykę. Dziękujemy. I do zobaczenia po wakacjach. Pa! Andraszyk oszukuje, wlazł na ryczkę. Złaź z ryczki! No co? Że jesteś tak, większy, to co? A proporcja jest prawdziwa. Do widzenia Państwu. Adios. Po wakacjach.